Odwiedzają chorych w szpitalach i hospicjach, pomagają niepełnosprawnym, opiekują się zaniedbanymi dziećmi, ratują zwierzęta. Pomoc i dobro niosą bezinteresownie, bezpłatnie, na co dzień, bez świateł, kamer i mikrofonów. Ale na gali konkursu Wolontariusz Roku w Koninie to oni byli gwiazdami. Ideą tego konkursu jest to, żeby docenić to, że warto pomagać i chcemy właśnie taką postawę promować wśród zarówno młodych, jak i dorosłych, którzy często angażują swój prywatny czas i pracę na rzecz innych nieodpłatnie i dobrowolnie. Tak właśnie działa Anastazja Giancios z Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce. Na co dzień pracuje w konińskim schronisku dla zwierząt, ale pomagała też ratować czworonogi z Ukrainy. Udało nam się przyjechać na stronę ukraińską, udało nam się zebrać kilka psów, chyba jeśli dobrze pamiętam około 30 kotów. Pomogliśmy im, otrzymały pomoc medyczną i tak naprawdę znaleźliśmy im nowe domy. Między innymi za te działania to właśnie pani Anastazja otrzymała tytuł najlepszy wolontariusz w mojej organizacji. Nigdy się nie chwaliłam tym, co robię, ale jest to miłe takie docenienie, że ktoś widzi w końcu, co ja robię dla tych zwierząt, ile to jest pracy, jaka to jest tak naprawdę też męcząca robota i fizycznie, i psychicznie. I fajnie po prostu, że w końcu ludzie widzą, co ja robię dla tych zwierząt i tak naprawdę nie tylko ja. W drugiej kategorii najlepszy młody wolontariusz zwyciężyła Natalia Wróbel, pracująca z dziećmi i osobami niepełnosprawnymi. Pomaganie to jej pasja. Odgrywa faktycznie bardzo ważną rolę w moim życiu i sprawia mi ogromnie dużo radości, zwłaszcza praca z dzieciakami, które zarażają mnie niesamowicie swoim uśmiechem. To mi daje najwięcej siły, najwięcej werwy i sprawia mi najwięcej radości. Konkurs na wolontariusza roku w Koninie organizowany jest od kilkunastu lat. W tym roku zgłoszono do niego 43 osoby. Te, które nie wygrały, otrzymały wyróżnienia. Zawsze miasto Konin w okolicach Dnia Światowego Dnia Wolontariusza nagradza wszystkich wolontariuszy, którzy działali na terenie miasta Konina, świadcząc swoją pracę, swój czas poświęcając dla naszej społeczności. To jest ukłon naszego miasta i podziękowanie za to, co zrobili w minionym roku. Organizatorem konkursu jest Konińska Rada Działalności Pożytku Publicznego, do której prac zaproszono zwycięzców tegorocznej edycji. Gale Wolontariusz Roku uświetniły występy wokalistek Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie.